Do niezwykle barwnego, magicznego świata Dariusza Milińskiego zaprasza najnowsza wystawa prezentowana w Galerii Wieża Sztuki w Kielcach. Artysta tworzy i pracuje na wsi. Mieszka w Pławnej koło Lwówka Śląskiego i tam realizuje swoje pomysły. Angażuje nie tylko swoją pracownię, ale i również całą wieś. Tworzy Muzeum Legend, tworzy teraz Arkę Noego. Są to właściwie atrakcje turystyczne. Oprócz tego jest świetnym malarzem. Malarzem, który właściwie pokazuje wieś polską, ale bardzo mocno nawiązuje do historii malarstwa, tutaj do Boscha, Bruegla, do takich artystów i pokazuje po prostu życie na wsi. Magiczny świat Dariusza Milińskiego to obrazki z codziennego życia wsi, pokazana z lekkim przymrużeniem oka praca i zabawa. Artysta uczestniczył w przeszło 200 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych w kraju, ale także m.in. w Niemczech, Francji, Belgii oraz Stanach Zjednoczonych. To niestrudzony animator kultury, twórca Zamku Legend Śląskich, Muzeum Przesiedleńców i niezwykłej budowli Arki Noego. Darek Miliński jest takim przedstawicielem tego nurtu pierwszym w Polsce i publiczność bardzo chętnie ogląda, ale i krytyka też docenia takie malarstwo, bo rzeczywiście jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze, ale garściami czerpie właśnie z historii sztuki, z historii malarstwa. Także serdecznie wszystkich zapraszam na wernisaż. A ten rozpocznie się w sobotę, 25 października o godzinie 17 w Wieży Sztuki. Wystawę będzie można oglądać do 6 grudnia.